Siemanko, pokażę dzisiaj najszybszą metodę na ten glitch na RP, póki nadal działa ten Frozen Money, jak i Xbox, tak i PS4. Tu dzięki za donaty. I tak, dla Xboxa i PS4, no dla Xboxa przede wszystkim wkleję link w opisie, dla PS4 akurat tutaj to będę pokazywał, no to będę gadał jeszcze raz to samo. Czyli potrzebujemy na fabule zdobyć jedną gwiazdkę pościgu. Potrzebujemy jednego znajomego w sesji dla zaproszonych w lobby tytanicznej robocie. Najlepiej jak jesteśmy razem na imprezie, to znajomy robi imprezę, on nas tam zaprasza i też jak jest w lobby tytanicznej robocie, wysyła nam zaproszenie. Teraz jak nasza postać podniosła ręce, klikamy pauzę, idziemy na wybierz postać, rozłączamy, łączymy się z internetem, ja daję tu dipad na dół, dipad do góry i klikam wybierz postać. Mam ten komunikat usługi Rockstar chwilowo niedostępne, to dołączam teraz do znajomego, który jest w tej tytanicznej robocie. Ten glitch jest znany, w sumie mógłbym to już wspominąć czy przyspieszyć, żeby tylko pokazać, że działa, no ale już jak już to powtórzę to od nowa. Teraz na tym komunikacie, jak kliknęliśmy dołącz, czekamy sobie z 7-8 sekund i potwierdzamy wszystkie komunikaty, które tu nam wyskoczą. Tu nie wiem dlaczego dwa razy mi to wyskoczyło. Ten z prywatną też. Teraz mamy dołączanie do GTA. To przyjmujemy te zaproszenie, które znajomy musiał nam wysłać. Wyskoczy nam czarny komunikat. Go nie potwierdzamy, tylko on sam musi nam zniknąć. Zniknął, teraz chwilę czekamy, aż załaduje nas na sesję. Jak będziemy widzieć, że już nas tu ładuje, od razu spamujemy X lub A. No i Xbox tam będzie miał jeszcze po drodze testowanie NATA. No dlatego przypnę w komentarzu, czy wkleję w opisie link do metody dla Xboxa. Teraz jak mnie tutaj już widzę, że pogoda się zmieniła, no Xbox koniecznie musi testować NAT. PlayStation nie musi tego robić, wystarczy te spamować X lub A. No i teraz już naparzam X-a. On czasami może nam nie załapać, też tak się dzieje, że nie załapie i wyskoczy nam ten komunikat już drugi z błędem, no to już jest lipa, trzeba powtórzyć. No ale tu spamujemy A, tak żeby ten pierwszy wyskoczył i go, żeby zdążyć potwierdzić. Trafiłem, ładuje mnie teraz do znajomego na tytaniczną robotę. Pokazuję to, bo to jest, no można sobie odpalać cały czas tytaniczną, ale po co, jak można zrobić to o wiele szybciej. Teraz jak my dołączymy, znajomy też zobaczy, że już jesteśmy na zielono tam u niego w lobby. On po prostu opuszcza tą tytaniczną robotę, odpala nam nową. A my tutaj zatwierdzamy ustawienia, jak on opuści. Rozpoczynamy tą tytaniczną, jak będziemy mieli uruchamianie sesji. Dołączamy do znajomego jeszcze raz i będziemy potwierdzać te komunikaty tam, czy chce dołączyć i że próbuje włączyć do prywatnej. Na Xboxie znajomy będzie musiał tam być nie na tytanicznej robocie, a w skoku spadochronowym na sesji jednoosobowej. No i on tam będzie musiał akurat opuścić. Jak dobrze pamiętam, kurde, tą akcję. No nie wiem, dla Xboxa wkleję, mówię, no link w opisie, bo tam jest trudniej. Nie ma co ukrywać. Tam potrzeba dwóch znajomych, jeden na sesji jednoosobowej w lobby skoku spadochronowego, drugi na sesji dla zaproszonych w tytanicznej robocie. No i tutaj jak rozpocząłem tę akcję sam, dołączam do znajomego, potwierdzam pierwszy komunikat,
potwierdzam drugi, załaduję je na sesję. No muszę udać się gdzieś w miejsce, gdzie jest pejota, ją zjeść. No i ja tu robię właśnie ten. Jem D-pad w prawo, jem pejotę, klikam sobie start online, odszukaj nową sesję. Nie wiem, po co tutaj się inni produkują, żeby na D-pad w prawo i dołączyć do znajomego. On tam musi opuścić, jak można zwyczajnie odszukać nową sesję. Że no, po co tam jeszcze, kurwa, tutaj już w sumie znajomy jest nam niepotrzebny, po co jeszcze go tu angażować? Można sobie zwyczajnie po zjedzeniu pejoty odszukać nową sesję. Niektórzy mają problemy z pejotami, że im się nie ładują, to na tych komunikatach poczekajcie sobie chwilę dłużej. Na tym, że próbuję dołączyć do prywatnej sesji, czy tam, że sesja została zamknięta, jeżeli to na Xboxie, poczekajcie z 5 sekund, nawet 8-10. No i teraz tak, ja tu jem pejotę, D-pad w prawo, start online, odszukam nową sesję. I oni tam pokazują, żeby dołączać do znajomego, który jest gdzieś znowu w Tytanicznej, jak ja mam pierwszy komunikat, on musi opuścić. No bez sensu, jak chuj. Teraz mamy ten ekran. Po odszukaniu nowej sesji to klikamy tylko start online. Odpalamy sobie już sami tą tytaniczną robotę. Jesteśmy w lobby. Opuszczamy. Opuszczamy tą tytaniczną. I teraz już mogę pokazać Frozen Money. No kupię ammo. Warto włączyć też pasywkę, żeby już tutaj nie zginąć. I dokupię ammo, kasy mi nie ubywa, czyli mogę nadal kupować sobie auta, zamieniać je miejscami, tam zapisywać. To wszystko jest na filmiku z Frozen Money, który wcześniej był pokazywany. Kupuję, no nic się nie dzieje, także Frozen Money działa. Niektórzy już tam okrzyknęli to, że nie działa, nie wiem, kurde, komu co nie działa. Zresztą z tego zrobię osobny później filmik, że nie działa, kurde, nie, no świruje. Teraz udajemy się w to miejsce, do tych dwóch akcji, jak i PlayStation, tak i Xbox. Też wkleję link w opisie. Udajemy się w to miejsce, no i to jest właśnie to, o czym mówię, no jest o wiele szybciej, jeżeli ktoś nie zebrał karty, jeżeli ktoś ma zebrane wszystkie karty, musi się cieszyć figurkami, ale na figurkach tak dobrze nie wbija się RP. Podchodzę do karty, bang, jeden level, drugi level, tam mi się ładuje jeszcze raz. Niech tam se dodaje, ja już mogę wejść w ten wyścig tutaj właśnie, tylko daję D-pad w prawo. Jestem w lobby, opuszczam, już nie trzeba klikać start, online, akcje, rozegraj akcje. Stworzone przez Rockstar misje, kurwa, tytaniczna robota. Niepotrzebne jest to klikanie, szkoda czasu. Tu jest właśnie przez tą stworzoną wyścig. Możecie sobie sami stworzyć takie wyścigi, udostępnić w tych miejscach, gdzie wam najlepiej pasuje i robicie to samo, co tutaj. Podchodzicie do karty, skończy się nabijać level, wchodzicie w akcję, D-pad w prawo, opuszczacie lobby i tak w kółko, aż sobie osiągniecie taki level, jaki chcecie. Że no jest to na pewno dużo szybsza metoda. Tym bardziej no Frozen Money jeszcze działa. Nie wiem, dlaczego jeszcze tego nie spaczowali. To jakieś durne solo kopiowanie, co trzeba było na auto poświęcić z 9-10 minut, kurwa, spaczowali. A tu co? Powinni od tego za to się zabrać w pierwszej kolejności. Działa nadal. Potem jak zapisać ten level, to wystarczy tylko zdobyć z jedną, dwie gwiazdki pościgu, uciec tej policji, żeby zabić się przede wszystkim, zdobyć właśnie te gwiazdki pościgu, uciec tej policji, żeby dostać takie legalne już RP i można wyłączać grę, RP się zapisuje. Też wiem, że niektórzy mieli z tym problemy, nie wiem dlaczego. Ja tu na tym koncie mam łącznie z Bogdanami, które robiłem, żeby zdobyć te 5 baniek na Deluxo, łącznie z, kurwa, kupowaniem tych Deluxo, przestawianiem, wbijaniem tego 600 levelu, później parę aut sobie skopiowałem. Mam tu niecałe 10 godzin gry.
600 level, pełne garaże deluxo, parę już kopii do samochodów, którymi mogę się poruszać, brać na misję i napalić. No glitch działa, 9-10 godzin niecałe, 600 level, ustawiony już, kurwa. Tyle to ja nie mam na swoim koncie na Xboxie chyba, kurwa, przez tyle lat gry. Dobra, narka.